też na nim wiadomo. Trzy mecze w Ekstraklasie do tej pory i trzy zebrane punkty, ale już w piątek możemy podwoić dorobek punktowy. Jak nastroje przed czwartą kolejką Ekstraklasy? Na pewno bojowe. Gramy u siebie. Wiadomo, Wisła to nie jest jakiś tam słaby zespół, ale my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby trzy punkty zostały w Szczecinie. To nie ta sama Wisła naszpikowana gwiazdami, wygrywająca każdy mecz. Na pewno to nie jest ta sama Wisła, co kilka lat temu. Polska Liga jest taka, że da się wygrać z każdym i na pewno z takim założeniem podejdziemy do tego meczu. Ta przerwa nie wpłynęła jakoś negatywnie na to, że nie jesteście w tak zwanym meczowym rytmie? Myślę, że bardziej pozytywnie powinna wpłynąć, bo mieliśmy więcej czasu na to, żeby poprawić grę, poprawić nasze mankamenty. Bradusław Jonkiewicz ma póki co na stałe miejsce w bramce, ale czuje oddech swoich kolegów z drużyny, czy już tak bezpiecznie usadowił się między słupkami? Na pewno czuję oddech konkurentów. Niemniej jednak staram się grać jak najlepiej, tak żeby trener nie miał dylematu co do pozycji bramkarza.